Robert Bernatowicz, bardzo, bardzo witam wszystkich w czwartek, 4 kwietnia. Czwartek, 4 kwietnia. Bardzo ładnie. Dzisiaj, drodzy Państwo, udzielam wywiadu o UFO we Wrocławiu do jakiejś takiej specjalnej kampanii. Będziecie mogli pewnie to zobaczyć w internecie. No, w każdym razie jadę specjalnie do Wrocławia, żeby udzielić takiego wywiadu o UFO. A dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować moją rozmowę z panem Leszkiem, który przysłał list i bardzo szczegółowo opisał kilka historii swoich. Ja bym tak powiedział, że to są takie historie o spotkaniach z nieznanym, tak? Czyli nie to, że tylko jedna tam z duchem czy coś, ale takich kilka. Ja czasami dostaję takie listy, że ludzie opisują kilka różnych tam historii, które przeżyli. No i tak pomyślałem, że może dzisiaj spróbujemy właśnie tak posłuchać sobie tych dziwnych przeżyć, kilka, które miał pan Leszek. Nagrałem z nim taką rozmowę, na którą teraz serdecznie zapraszam. Opisał pan tutaj w liście kilka historii i ja bym chciał może zacząć od tej historii bardzo takiej tragicznej, związanej z pana kolegą i wypadkiem, do którego doszło w 76 roku, tak? Tak, tak, tak. Proszę opisać, bo to był wypadek na budowie, tak? Rozumiem, że... Na terenie rafinerii, budowa rafinerii to było, to tam na terenie wysypiska po prostu jakby śmieci, jakby tego, ja nie wiem dokładnie, w którym miejscu to było, tylko z tego, co mi później opowiadano, nie? To tyle wiem. Jechał wózkiem akumulatorowym ze swoim wujkiem i wpadli po prostu do rogu. Wujek uciekł z miejsca wypadku, a on został sam. Próbował się spod tego wózka jakoś wydostać, no ale nie mógł, bo ten wózek go przyciskał coraz bardziej. Także on tam próbował się rękoma wygrzebać, on tam jamę dosyć dużą wygrzebał rękoma, no ale i tak go zadusiło, bo on miał żebra połamane i coś tam jeszcze było złamane. Także się... No straszne, że ten wujek uciekł, to taka rzeczywiście... No się przestraszył, prawdopodobnie był wybity. A, po prostu, no tak, tak, no to wszystko tłumaczy, no, tak. No i dlatego uciekł. No i później odbył się pogrzeb oczywiście i on po jakichś kilku dniach mi się przyśnił. I ja w śnie wiedziałem, że on nie żyje po prostu. I żeśmy rozmawiali ogólnie, co słychać u mnie. Pytałem się go, jak tam u niego w tej chwili, bo wiedziałem, że nie żyje, ale on mówi, że na ten, zawsze mi mówi, że na ten temat nie może rozmawiać. Mówi, że ma się dobrze tylko, więcej nic nie mówi. Ale się wypytywał mnie o różne moje sprawy, tak żeśmy sobie porozmawiali. Pan mówi o tym śnie, tak? Że on w tym śnie mówił, że na te tematy nie może tutaj rozmawiać, tak? To też ciekawe, tak, tak. Często tak się też zdarza, tak? Nie chciał mi udzielić żadnych wiadomości na ten temat. No i porozmawialiśmy, tak trochę mówi, że na niego jest czas. Wstał i odszedł. Ja się... Może nawet nie pamiętam jeszcze raz, ale pewnie się nie obudziłem, bo sen trwał dalej, no ale już to mi się urwało. Minęło znowu jakiś czas, znowu mi się przyśnił. I ta sama sprawa, rozmawiamy, porozmawialiśmy kilkanaście minut, znowu odszedł. I następny sen, tak już będę kończył, bo to trwało dosyć długo, chyba przez rok czasu. I był ten przedostatni sen. A jeszcze tylko jedno pytanie, takie techniczne. W czasie snu miał pan świadomość, że jest to osoba zmarła, tak? Że to jest człowiek, tak, który... Miałem już świadomość taką, że na pewno nie. To na pewno. Tak nawet czasami jak się obudziłem, to później nie byłem pewny, czy to był sen, czy to było na półjawie, bo to tak było wyraźne, tak. Po prostu, nie? No i teraz ten przedostatni sen z nim był też i rozmawiamy, no i ja się go pytam, nie? Mówię, słuchaj, ale powiedz, jak tam u was jest na tamtej stronie. A on mi wtedy odpowiedział w ten sposób. Mówi, słuchaj, ja ci nie mogę nic na ten temat powiedzieć. I ty się mnie nie pytaj, bo jak jeszcze raz się spytasz, to już więcej nie przyjdę. No ja mówię, dobra, my jeszcze pogadaliśmy trochę. On odszedł, minęło znowu jakiś czas i znowu mi się przyśnił. A już wtedy w innym pokoju spałem, to ten sen taki wyrazisty mam się ujrzeć.
No i on znowu mi się śni, przychodzi, siada na łóżku, rozmawiamy, on się pyta, co tam u mnie, co robię, jak robię samochód. Wtedy akurat kupiłem syrenę, pamiętam tą 105, jak już się jeździ i itd. No takie się mi wypytywał różne sprawy. Ja taki jak zawsze ciekawy byłem i znowu się go pytam, słuchaj, ale weź ty mi powiedz, jak to jest po tamtej stronie. On mówi, tyle razy ci mówiłem, że nie mogę ci nic na ten temat powiedzieć. Wziął i mówi, wiedz jedno, że się już więcej nie spotkamy. I wziął, wstał i zaczął odchodzić tyłem. Wszedł w ścianę i zniknął. Już mi się więcej nie przyśnił. A minęło od tamtego czasu 48 lat. Ale jak pan wyraźnie pamięta ten sen, to musiał być wyjątkowy sen. To był tak wyraźny, jakby to się działo naprawdę. Czyli mówiąc krótko, on no, nie chciał, żeby pan pytał go, jak tam jest, a jak pan zapytał po raz kolejny, to powiedział koniec, to w tym momencie już... Tak, nie, po prostu jakby nie mógł mi udzielić informacji, co jest po tamtej stronie. Ja tylko powiedział, że jest tak, dobrze, tak? Tak, że jest dobrze, tak? Tak, jest dobrze. I on dobrze wyglądał, zadowolony był, nie mógł powiedzieć, nie był zmartwiony, nie był jakiś tam... Nie śnił mi się, że jakiś jest uszkodzony, powiedzmy, czy gdzieś poraniony, nic. Wyglądał tak normalnie, jak na co dzień. I ładnie ubrany, tak gustownie dosyć, nie? No, tak to wyglądało mniej więcej. Wspomniał pan o tych psach wyjących. No, a z tymi psami było tak, to było gdzieś koło południa. Myśmy tam akurat robili coś na podwórku, a miałem trzy. Dwa były wilczury i jeden taki malutki, czarny ciapek na niego wołaliśmy. I one siedziały w tym czasie w zagrodzie. Myśmy robili tam w stodole. I nagle te psy zaczęły potwornie wyć. To było po 12, może była 12.30, 12.45. Później tak, według tego, to tak ten wypadek się zdarzył, nie? I te psy potwornie zaczęły wyć. Ja na początku nie reagowałem, ale to trwało już z jakieś 10 minut, także już tego przeraźliwego skowytu nie można było wytrzymać i wyskoczyłem na podwórko i mówię, dowód. I te psy ucichły raptownie. I rano na drugi dzień kolega przyszedł do pracy, drugi kolega, on u mnie pracował, no i przyniósł mi tą nowinę, że tamten nie żyje po prostu. Że zginął na rafinerii, że policja była u niego wieczorem. Pytali się, czy go zna itp. Nie zdarzało się wcześniej, żeby te psy tak wyły, wszystkie naraz? Nie, wszystkie naraz przeraźliwie nigdy nie wyły. Czasami zawył jeden albo drugi, ale to trwało chwilę, jak to się zawyje i przestanie, nie? I to dziwne zachowanie psów... Dziwne zachowanie psów mogło być w tym samym czasie, kiedy to się wydarzyła, ta tragedia. Tak, to tak mniej więcej było w tym czasie. No jestem pewien, że to było związane z tym. A dlaczego? Bo on często do mnie przychodził, ona go bardzo dobrze znała. No. Bo często ja je spuszczałem i tak żeśmy czasami razem chodzili, te psy były spuszczone i żeśmy razem sobie chodzili to w pole, to tak, bo ja mam gospodarstwo, to tak żeśmy sobie chodzili po polach, nie? Tak, że on te psy dobrze znał. No i to dlatego chyba te psy go tak to wyczuły, tak myślę. Taką panu powiem jeszcze jedną historię, ale to już nie zdarzyło się z nim, tylko to mi się zdarzyło jednemu psu. Mieszkałem już w innym miejscu, mieszkałem sam przez 3 lata i miałem psa takiego średniego, niedużego. I nie wiem, co się w nocy stało. Albo go ktoś pobił, albo wpadł pod samochód. Także jak go rano znalazłem, to był cały pogrechotany. Także tam na kości patrzałem, to po prostu nie było żadnej prawie całej kości. Gdzie dotknąłem, to było wszystko miazga. I wziąłem tego psa tak na taką niedykę. No coś to pamiętam, że było twarde. Wziąłem, podsunąłem pod to i wyniosłem go do kurnika. A w tym kurniku nie było kur, był pusty. I go tam ułożyłem, wziąłem, dałem mleka, bo wiedziałem, że on nie przeżyje, bo to za duże było obrażenie. No ale to już mniejsza z tym. Ja sobie tam leżał. I była godzina 20, ja wiem, może 25. Ja siedzę w pokoju i oglądam telewizor. I sobie pan wyobrazi, jaki numer. Nagle czuję, że ten pies stoi w drzwiach, bo drzwi były otwarte. Obracam się, taki cień mi mignął. Psa jakby, nie? Ale psa nie było. Ja mnie pewnie zdejmę. Niech pan sobie wyobrazi, że zachodzę, pies nie żyje. A byłem przed jakieś 15 minut, to jeszcze
Odwiedził pana. Odwiedził, tak. Tak, odwiedził pana. Te historie ze zwierzątkami, które przychodzą po przejściu tam do Krainy Światła, są poruszające. Ja też teraz ostatnio taki komentarz też się pojawił, że osoba po prostu kotkę straciła i w nocy się obudziła i łapkę, bardzo charakterystyczny dotyk tej łapki był tego kotka i od razu wiedziała, że coś z tą kotką się stało. I ta kotka położyła jej łapkę na twarzy, ona pobiegła, już kotka nie żyła. Jechaliśmy z moją ex-żoną z miasta, samochodem z Czesarynku jechaliśmy, już nie pamiętam. Ale to już były godziny wieczorne, ciemno było, bo to było na jesieni albo w zimę. Jakoś to chyba był październik, listopad. I już było ciemno, także jechałem na światłach. I tam u nas, jak się jedzie, jest taka ulica Miedza, ona jest taka lekko boczna, ale ona wtedy nie była oświetlona. I przełączyłem na światła długie. I patrzę, idzie przez drogę jakaś kobieta, na samochód szybko się toczy. Patrzę, teściowa, mówię, skąd się to mogła wziąć? Ale nie dowierzałem własnym oczom, mówię, przecież to niemożliwe. Ale się nic nie odzywa. I dojechaliśmy do tego miejsca, co ona przechodziła. Ona przeszła tą ulicę, myśmy dojechali i nikogo nie było, niech sobie pan wyobrazi. I przejechaliśmy jakieś 200-300 metrów i ja stanęłem. I mówię do żony, widziałaś coś? Ona mówi tak, moją matkę jak przechodziła przez drogę. Także obydwoje to żeśmy widzieli. Także to jest ciekawe. I później po czasie się dowiedziałem, że ta jej matka akurat w tym czasie była na stale operacyjnym. I miała operację woreczka żółciowego czy coś takiego. Ale, czyli operacja była w tym samym czasie, tak? Kiedy ona się wam pojawiła. Tak. Ona się, ta operacja zakończyła się dobrze, że tak... Tak, operacja zakończyła się dobrze, ona ani nie tego, nie było zagrożenia życia, ani nic, no a jednak się nam pokazało. To jest bardzo interesujące, bo to by oznaczało, że w takich momentach właśnie, bo mogło być tak, że ona po prostu w trakcie tej operacji miała takie klasyczne out of body experience, czyli takie OOB, tak, opuszczenie ciała. No może takie coś być. No. Bardzo. I przez moment się nam dlatego ukazała, no bo czasami są takie momenty, że nagle człowiek jakby tracił poczucie rzeczywistości. W tym liście też jest historia o pana koledze, który się utopił, prawda? Tak, tak. Jak to było, niech pan powie. No po prostu to było nad kanałem. On, nie wiem jak to było, w każdym bądź razie on skoczył do kanału i się w tym kanale utopił. Jak to było dokładnie, ja nie wiem. Ale tak było, że ja z nim bardzo dobrze w pewnym momencie żyłem, ale w tym czasie byłem z nim bardzo pokłócony. I myśmy ze sobą nie rozmawiali, to dosyć ostro byliśmy pokłóceni. No i po tym jego śmierci, to był chyba dzień po jego pogrzebie, jego żona wysłała do mnie syna, żebym ja przyjechał do nich i zrobił coś z prądem, bo się instalacja zaczyna płakać. No i ja podjechałem do nich, doszłem do tego. Doszłem do furtki i tą furtkę otworzyłem. I w tym momencie czucie dziwne. Nigdy tego nie doświadczyłem. I przed i potem też nie. Było takie coś, że zrobiło się bardzo gęste powietrze. Tak jakby mnie coś chciał wypchnąć tam z tego podwórka. Po prostu aż mi ciężko było oddychać, no ale ja nie zważając na to, poszłem i to, co miałem zrobić, to zrobiłem. Jeszcze tę chwilę porozmawiałem z tą żoną, z jego matką, ale te uczucia mnie nie opuszczały, ale jeszcze ich się pytałem, czy się dobrze czują. One powiedziały, że tak. I co najciekawsze, jak minąłem furtkę, to wszystko przeszło. Ale pan mówi takim gęstym powietrzu, tak? Po gęstym powietrzu to tak jakby się zagęściło, jakby jakaś coś takiego jakby chciało mnie na siłę wypchnąć stamtąd, że ja tam nie szedł po prostu. Tak, czułem się tak jak niemile widziany człowiek tam na tym podwórku. O, coś takiego. Miałem takie odczucie. Tak, jak pan to, bo to była informacja od tego pana kolegi, pan tak pan uważa? Tak,
daje, tak. Bo myśmy się bardzo ostro powiedzieli. I on mógł po prostu jakoś tego, bo nie był za ciekawym człowiekiem, nie był za dobrym człowiekiem. I on pewnie tak jakoś zareagował na to wszystko. Tak mi się wydaje. Czyli trochę taka zemsta z zaświatów na panu, tak? No coś takiego być może, no nie wiem. Ja się tego nie bałem, no było, to było, stało się, to się stało, nie? No, że tak było, ale mówię, dlatego, że to ciekawe odczucie było, dlatego to opisałem. Działo w Tomaszowie Mazowieckim. Pojechaliśmy tam, to było jakoś, które to lata były, początek lat 90. na pewno. Jakoś na początku lat 90. I pojechaliśmy tam do teściów. No i tam u teściów jesteśmy i przyjeżdża żony, siostry, syn, żebyśmy pojechali do wioski obok, bo tam mieszkała ta babka i ta jej siostra, bo umiera babcia. I wysłali już, bo lekarz był i lekarz mówi, że żadnej nadziei nie ma i wysłali po lekarza, po tego księdza, żeby przyszedł z wiatykiem, dał ostatnie namaszczenie itp. itd. No i mówi, jak chcecie ją jeszcze zobaczyć, no to chodź, jedźcie od razu tutaj z nami autobusem, bo za chwilę będzie odchodził, to jeszcze babkę żywą zobaczycie. Nie? No ja mówię, dobra, jak mamy jechać, to jedziemy, dlaczego? Nie? No i żeśmy wsiedli w ten autobus, zajechaliśmy tam, no ludzi tam trochę było, ci owcy poszli, została nasza rodzina, może 4-5 osób. No i tak stoimy po tej babce, ona się nic nie odzywała, miała oczy zamknięte, ale jeszcze żyła, nie oddychała. I ja tak sobie z diafragmą, bo trochę tak sobie się tym zajmowałem wtedy. Mówię, czy mogę spróbować coś? Oni mówią, że tak. No i podeszłem do niej. I nie położyłem jej na głowie rąk, tylko przytrzymałem jakieś 20 centymetrów, 10 centymetrów może, nad głową przez 15 minut. I niech sobie pan wyobrazi, że babka otworzyła oczy i po chwili odezwała się do mnie, do nas, co wy tutaj robicie? I kazała nam wyjść. Minęło chyba pół godziny i siostra żony została z nią, nie? Zawołała nas z powrotem. Babka była ubrana i siedziała na łóżku. Co je pan wyobraża? Ja to mi się wiesz, nie chciało. Oni mówią, że cudotwórca. A ja mówię po prostu, jakie zbieg okoliczności się zrobi. No. Ale co pan dłoń podtrzymał nad głową jej, tak? Nad głową, no. A z takim zamiarem, żeby... Jaki miał pan zamiar, żeby spróbować jej no, ją... żeby ona odżyła po prostu. Tak w tym sensie ja to robiłem. Nie to, żeby jej użyć albo coś. To może oddaję jeszcze na ten chwilę, może się lepiej poczuję. O tak sobie to było zrobione z głupia frank. Bo ja tak czasami takie miałem, podejmowałem nagle no, jakieś decyzje niezależne sam od siebie. No. No i tak się jakoś udało. I ona później żyła jeszcze kilka lat. No i umarła później, ja wiem, to miała 93-4 lata. Czyli ona jeszcze żyła potem kilka lat, tak? Choć się wydawało, że jest na łożu śmierci. No niesłychana historia. No nie, no mówię, że tego i to świadkowie byli. Oni tam później do mnie zaczęli, że ja ich leczył rękoma. Ja mówię, nie, ja nie jestem żadnym, mówię, co do twórca ma nic, mówię, zbieg okoliczności się udało i nie próbowałem więcej. Bo były takie przypadki, że domu czasami, czy żonę, czy jakąś sąsiadkę, jak przyszła do nas, to bolała głowa albo ręka gdzieś się uderzyła, to było tak, że jak rękę przytrzymałem, to przechodziło na chwilę, nie? Albo na dłuższy czas. Ale wie pan, no, że może mieć pan takie zdolności do bioenergoterapii nawet, no? Prawdopodobnie to było, ale to ja zaniechałem. A powiem panu, dlaczego zaniechałem, bo zaczęło mi się, no, nie wiem skąd miałem taką intuicję, jak ktoś miał umrzeć. Widziałem go i wiedziałem, że on umrze. Ja przestałem się tym zajmować i nawet do głowy nie dopuszczałem tych myśli. No, ostatni raz, co takie coś mi się przydarzyło, to był mój kolega, z którym chodziłem, to też już jakieś 15 lat, 16. Chodziłem z nim do szkoły, myśmy się znali od dziecka, od 4 roku życia. I było tak, jeszcze był jeszcze jeden kolega z naszej klasy i on umarł na wylew. Ja nie wiem skąd u mnie takie myśli przyszło i mówię do tego drugiego człowieka, a on, kolegi, on bardzo pił, nie?
i mówię, słuchaj Tadek, przestań pić, mówię, bo umrę. On mówi, co ty mi za głupoty opowiadasz? Ja mówię, nie wiem, co ci za głupoty opowiadam, tylko ci mówię, co mam cię do powiedzenia. I raz mi powiedziałem, drugi raz i za trzecim razem, jak go spotkałem, też mu o tym. A on to mnie powiedział tak, mówi, słuchaj Lechu, ty mi nie gadaj, mówi, bo ja piłem i będę pił, mówi, a kto ma umrzeć, to i tak umrze. Ja mówię, słuchaj, ostatni raz ci powiedziałem, mówię, chcesz to wiesz, chcesz to nie wiesz. Mówię, we własnym interesie przestań pić. Niech sobie pan wyobrazi, za tydzień pił piwo, a za dwa tygodnie już nie. Taki znajomy, on mieszkał na tym, na Piwnej Gdańsku. Nawet z jego okiem było widać zbrojownie. I ja tam do niego, byłem u niego może ze dwa, trzy razy, ale krótko. Wtedy co byłem, to byłem ostatni raz u niego, później tam przestałem do niego przychodzić, bo tam nieciekawe to towarzystwo było. I tego, ja siedzimy u niego w pokoju i jego sąsiadka przyszła, zawołała tam. I on mówi, ja zaraz przyjdę. I ja siedzę sobie na fotelu, piję sobie herbatę i tam był naprzeciwko taki mały jakby przedsionek, pokój, przejście do kuchni. I w tym, w drzwiach od tego przedsionka staje kobieta. Te nieczarne włosy, takie szatynka, może na czerwono ubrana. Ta się na mnie spojrzała, uśmiechnęła się, odwróciła i poszła w stronę tej kuchni. Ja mówię, przecież cholera, nikogo w domu nie było. Mówię, idę zobaczyć, co tam jest. Mówię, chociaż się przedstawię. Może mówię, wstydził się, nie chciał mi powiedzieć, że ktoś tam jest, bo tam nie zachodziły. Zachodzę, tam nie ma nikogo. Wróciłem po jakichś 15 minutach. Ja się go pytam, mówię, słuchaj, tu u ciebie ktoś mieszka z tobą, czy ja? Czy jest jakieś, w ogóle jakieś inne wyjście stąd? On nie. A mówi, a co, widziałeś kobietę w czerwonym? I mi opisuje ją. No i faktycznie, on mówi, że ta kobieta, mówi, się od czasu do czasu pokazuje. Tak. Że ona się tam pokazuje w tym mieszkaniu, tak? Od czasu do czasu. Tak, i w tym przedsionku właśnie. Nie w kuchni, nie w pokoju, tylko w tym przedsionku. No taki ciemny dosyć. I tego. A co się później z tym stało, to nie wiem, bo na początku XXI wieku umarł i zakończyła się znajomość. A nie wie pan, czy to ta kobieta tam mieszkała w tym domu, czy to dlaczego ona się tam pokazywała? Nie wie pan tego. On sam nie wiedział, on jej nie znał po prostu. Mówi, nawet jej z twarzy nie zna. Była u nas teściowa. Ja przyjechałem z żoną z rynku i żona się bardzo z nią pokłóciła. Ja się pokłóciłem, że się w głowie nie wiesz. I żona poszła, miałem tunel z tyłu za domem i poszła do tunelu. I ja tak poszłem z ciekawości się spytać, po co się pokłóciła. A ona weszła do tego tunelu i pach, leży, przewróciła. Bo ona miała tak, że jak bardzo się zdenerwowała, to zanikała akcja serca i przytomność traciła. No i się przewróciła, ja zacząłem ją reanimować. Reanimuje ją, ona dochodzi do siebie i do mnie mówi, kto to? Ja się odwracam i stoi kobieta, taka postawna kobieta, no może, bo tak po tunelu widziałem, to może z metr nawet 80 wzrostu, na niebiesku ubrana. Mówię, tego, kto to może być? Ale mówię, pani chwilę poczeka, ja zaraz do pani przyjdę, nie? Widziałem jeszcze tą żonę, trochę reanimowałem, żeby dokładnie do siebie doszła. To może trwało z półtorej minuty, ona już sobie siadła, wszystko. Ja mówię, zobaczę, pójdę. Co ta kobieta chce. Wyszłem z tego tunelu, weszłem w koło domu, nikogo nie ma. Jest niemożliwe, żeby ktoś tak szybko się oddalił ode mnie z podwórka. Nie wiem, kto to był. I co to było do dzisiejszej pory. Ale widzę ją w oczach, jakbym ją zobaczył, to bym ją poznał nawet. A co to było? Czyli zapamiętał pan nawet rysy twarzy, tak? No to... Zapamiętałem włosy, jak miała ułożone wszystko. Dziękuję, że pan przedzwonił. Nie spodziewałem się, ale nie poczekam, zobaczę. Wszystko w swoim czasie, tak. Jest wszystko w swoim czasie, w każdym razie trafiają te... Może jeszcze z tą reinkarnacją, bo ja tam panu opisałem, jak poszłem do tego hipnotyzera. No to niech pan opowie to. Powiem tak, chciałem koniecznie się dowiedzieć, czy jest te życie pozagrobowe, czy faktycznie się reinkarnacja istnieje itp. No i to tak
bo to mnie z dłuższy czas ciekawiło ze względu na takie moje te różne zdarzenia. I mówię, no nic, miałem jedną operację, drugą operację, trzecią operację, mówię nie, mówię, muszę to zastosować hipnozę regresyjną, spróbuję się cofnąć w czasie, może się udać. No i znalazłem tu hipnotyzera w Gdyni, on jest lekarzem. On się udziela dosyć ostro nawet na forach, na Facebooku, bo jeździ na te symbiozja różne itp., itp. No i się umówiliśmy z nim, że spróbujemy. No i żeśmy spróbowali. Nie wiem na ile mu się udało mnie wprowadzić w tą hipnozę, bo mi się wydaje, że to słabo trochę było, no ale trochę jakby mnie wprowadził w tą hipnozę, bo pewne rzeczy zaczęły mi się jakoś przedstawiać, jakoś zacząłem to pamiętać. Z tej hipnozy to pamiętam, no bo on najpierw mnie, że ręka ma mi się unosić, no to nie wiem, ta ręka zaczęła się unosić, no to świadomie wszystko było, no wszystko ok. I doszliśmy do pewnego stadium, że on mówi, że ja się unoszę w górę. No i powiedzmy, że tak jakoś się czułem, jakbym się unosił w górę. I nagle znalazłem się, ni to statek kosmiczny, ni to coś, ale w każdym razie było to półokrągłe i miało jakby szybę przed sobą. I to faktycznie widziałem kulę ziemską, tylko nie całą, tylko tak trzy czwarte. Dlaczego ją widziałem? Bo po konturach, po prostu po zarysach, no i błękitna, nie? No to inna planeta to nie mogła być Ziemia. Ale to trwało tylko sekundę i to znikło. I on się mnie pyta, co widziałem. Ja mu opowiedziałem, co widziałem. To on mi spróbujmy jeszcze raz. No i spróbowaliśmy jeszcze raz, no i też zacząłem się przenosić. No i zacząłem widzieć czarną dziurę. I on mówi, kończymy czy nie? Ja mówię, nie, idziemy dalej, bo to tak się jakby... taka spirala, jakby się to kurde kręciło, tak kłębiło, ja nie wiem. No i jeszcze kawałek i białe światło się zapaliło i koniec. Cofnęło mnie z powrotem. No i on mówi, co robimy? Ja mówię, no to jak tego cofamy się, mówię, przed moje urodzenie. I zaczęliśmy przed moje narodziny. No i zaczął mnie cofać w czasie. No to tam niektóre rzeczy mi się przypominały, niektóre pamiętałem. I doszliśmy już do tego czasu, że ja już nie pamiętałem po prostu nic. I do dnia, tak powiedzmy, jakby moich narodzin. Nagle buchnęło białym światłem i od razu sam wróciłem z powrotem. No i mnie tam z tej hipnozy wyprowadził. I na tym się skończyło. Ja mówię, dlaczego? Ja się go później pytałem na forach, na Facebooku, bo wtedy się nic nie odzywałem, bo byłem zły trochę na to, że mnie nie wprowadził w tak. Tak dalej. Spytałem się, dlaczego to się nam nie udało całkowicie. On mi powiedział, że moje ego nie przepuściło dalej. Rozmowy na krawędzi wszechświata. Wiecie Państwo, że ja zawsze uważam, że te rzeczy, o których ja mówię tutaj w tych audycjach, one są najważniejsze na świecie. Wiecie, że ja zawsze to powtarzam i nie ma nic ważniejszego zupełnie. To, że są tam mało osób tego, kto ogląda, to jest inna historia po prostu, że nigdy nie będzie to tak atrakcyjne jak tak, tam, nie wiem, jakieś sportowe, czy muzyczne, czy tam, no nie wiem, tam polityka, czy coś. Ale to tak naprawdę, wiecie Państwo, dotyka tak ważnych rzeczy, każdego z nas. Odpowiada, te historie pokazują, że jesteśmy istotami nieśmiertelnymi. O co w tym życiu chodzi? Że te istoty, które odeszły do światła, do nas wracają. No i że przylatują tutaj także obce istoty z innych światów, które nas bardzo dyskretnie obserwują. Dzisiaj, kiedy tutaj będziecie słuchali ten materiał, to ja w tym czasie we Wrocławiu będę dzisiaj udzielał wywiadu o UFO. Zawsze tak się zastanawiam, o czym mówić w takich wywiadach, bo wiecie, chciałbym też powiedzieć o takich rzeczach, których nigdy nie mówię, no bo to jednak są ludzie, którzy wszystko oglądają, to co ja tam tylko powiem, to wiem, że jest taka grupa, która mnie śledzi od wywiadu do wywiadu. I pomyślałem sobie, że dzisiaj tam, czyli w czwartek, przypomnę, ja to nagrywam w środę, ale w czwartek właśnie
powiem o tym, że bardzo trudno jest badać UFO z takiego powodu, że to zjawisko po prostu się ukrywa przed nami. To nie jest to, proszę Państwa, przypadek, że jest tak trudno ich zobaczyć, tak trudno ich wykryć, choć skala tutaj tego, co przylatuje, jest ogromna. Po prostu mamy być utrzymywani w nieświadomości tego, że oni tutaj przylatują. Mamy być przekonani, że jesteśmy sami w kosmosie. Dlaczego? Chyba to jest nam potrzebne na tym etapie naszego rozwoju, takim barbarzyńskim etapie zagonowym, gdzie mamy tą ziemię podzieloną na zagony, które tam walczą ze sobą, egoizm, rywalizacja, tak? No to jest, wiecie Państwo, to jest etap taki po prostu czystego barbarzyństwa. Oni już dawno te etapy mają za sobą. No i może na tym etapie właśnie mamy być przekonani, że nie ma nikogo oprócz nas na tej naszej zabawnej planecie. Niech moc będzie z wami. Do zobaczenia, drodzy Państwo.